Cześć biegaczu. Z dzisiejszego materiału dowiesz się o treningu mięśni brzucha dla biegacza. Przedstawię Ci przede wszystkim anatomię tych mięśni, anatomię funkcjonalną w trakcie biegu, czyli jak nasz brzuch pracuje w trakcie każdego kroku biegowego. Przedstawię Ci również najlepsze ćwiczenia na mięśni brzucha dla biegaczy oraz pokażę Ci ćwiczenia, których powinieneś unikać, a które bardzo często obserwujemy w treningu biegacza i uważam, że są naprawdę zbędne. Jeśli chodzi o mnie, to nazywam się Bartosz Jaczok, jestem fizjoterapeutą i biegam 30.03 na dyszkę. Bardzo również interesuję treningiem funkcjonalnym, treningiem motorycznym, dlatego zobacz, co mam Ci do przekazania temat właśnie treningu mięśni brzucha, bo uważam, że powinien on wyglądać troszeczkę inaczej niż wykonuje go większość biegaczy. Oczywiście, zanim przejdziemy do ćwiczeń i do poruszania się naszego ciała i tułowia w trakcie biegu, musimy zrozumieć podstawową anatomię naszego ciała. Mięśnie brzucha, zwane również mięśniami core, czyli mięśniami centrum, to grupa mięśni współpracująca ze sobą, stabilizując nasz tłów. Najbardziej popularnym mięśniem jest mięsień prosty brzucha, który widzicie teraz na ekranie. To jest ten mięsień zwany kaloryferem, który uważam podczas biegu raczej ma drugo-trzecioplanową funkcję. Przyczepia on się do mostka dolnych części żeber, na dole do spojenia łonowego, do więzadła pachwinowego. To nie są jedyne takie miejsca przyczepów tego mięśnia, bo on również przyczepia się ściegniście do innych struktur. Anatomia nie wygląda w ten sposób, że mięsień ma swój jeden przyczep na kości, tylko te przyczepy są dosyć szerokie, zwłaszcza w obszarze tutaj tułowia i brzucha. Wszystkie te mięśnie okryte są tkanką powięziową, która podczas biegu też będzie miała dosyć ważny udział. Jest to takie opakowanie ścięgniste tych mięśni. Oprócz tego mięśnia prostego brzucha, to troszeczkę z boku niego i wchodząc lekko pod niego, mamy mięśnie skośne. Mięśnie skośny zewnętrzny i mięśnie skośny wewnętrzny. One pracują antagonistycznie, czasami pracują razem, czyli synergistycznie, głównie kontrolując nasz tułów, jeśli chodzi o rotację prawo-lewo, wykonują ten ruch albo przeciwdziałają temu ruchu, w zależności o którym mięśniu mówimy, czy wewnętrznym, czy zewnętrznym. Ustawiają się troszeczkę tak na krzyż. Jeden leży na drugim i ich przebieg jest jeden w jednym kierunku, drugi w drugim kierunku, tworząc takie ustawiają się w takim krzyżowym ułożeniu. No i również przyczepiają się od miednicy do żeber, no i właśnie ich praca będzie zależna od tego, w którym kierunku są ułożone i podczas jakiego ruchu, bo mogą pracować i koncentrycznie wykonując jakiś ruch i ekscentrycznie hamując nadmierne wykonanie danego ruchu, co przy bieganiu będzie bardzo ważne. Dalej idąc za ciosem będziemy mieli mięsień poprzeczny, to jest tutaj najgłębiej położony mięsień. On zwany jest takim pasem, który stabilizuje kręgosłup. No on praktycznie przy każdych czynnościach życiowych, czy to podnoszeniu, czy bieganiu, będzie wykorzystywany. Są zwolennicy bardzo mocnego treningu tego mięśnia poprzecznego. Ja uważam, że niezbyt da się go całkiem wyizolować od innych grup mięśniowych, więc moje ćwiczenia nie będą tylko i wyłącznie na ten mięsień skierowane, ale raczej funkcjonalnie dla biegania. Oczywiście mięśnie te przykrywają narządy wewnętrzne, no czyli chronią te narządy i pod nimi również znajdują się tętnice, żyły, nerwy, ale nie o tym dzisiaj. My dzisiaj głównie zajmiemy się anatomią funkcjonalną. Oczywiście oprócz mięśni z przodu naszego tułowia, czyli na brzuchu, i z boku naszego tułowia, również mamy mięśnie przy odcinku lędźwiowym, mięśnie otalające kręgosłup, więc one przez jednych zaliczane są do mięśni core, przez innych nie. Dla mnie nie ma to jakoś większego znaczenia, to na wezwnictwo, jeśli jesteśmy świadomi ich funkcji, bo również ten kręgosłup stabilizują, czy to mięsień, grupa mięśni prostownika grzbietu, czy to mięsień wielodzielny. No one wszystkie razem współgrają, więc niekoniecznie bardzo ważna jest umiejętność wyróżnienia tych mięśni, ale znajomość anatomii funkcjonalnej, jak te mięśnie mniej więcej współgrają w trakcie wysiłku.
Sorry, że przeszkadzam, ale jestem coraz bliżej mojej wymarzonej liczby, czyli z miliona subskrypcji na YouTubie. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to właśnie teraz na dole w czerwonym przyciskiem. Trening mięśni brzucha często kojarzy się z brzuszkami, z takimi przerzutami, piłką prawo-lewo, tylko czy jest to trening odpowiedni dla biegacza? Uważam, że nie, co będę starał się Wam wytłumaczyć w dalszej części. Jeśli chodzi o mięsień prosty brzucha, czyli ten najbardziej popularny kaloryfer, głównie kojarzony jest z funkcją zgięcia tułowia, tak? Czyli przyciągnięcia naszych żeber do miednicy czy do spojania łonowego wzdłuż jego przebiegu de facto. Ale ta funkcja niezbyt jest wykorzystywana przy bieganiu i on takiej funkcji oczywiście podczas biegu nie pełni, więc dlaczego byśmy mieli trenować w ten sposób? Mięśnie skośne brzucha, oprócz tego, że rotują nasz tułów, czyli jeden podczas rotacji w prawo, jeden mięsień skośny, bo mamy skośny zewnętrzny i wewnętrzny, będzie wykonywał ruch rotacji, a drugi będzie go wyhamowywał, rozciągając się, czyli tak jakby wykonując pracę ekscentryczną. I to już jest bardzo ważna funkcja w trakcie biegu. Oprócz tego będziemy mieli funkcję zgięcia bocznego prawo-lewo, w której również te mięśnie skośne z innymi również mięśniami uczestniczą i będzie to nie tyle funkcja z tego zgięcia, tylko antyzgięcia podczas biegu. Czyli te nasze mięśnie po przeciwnej stronie będą kontrolowały, żeby nasz tułów się nie zginał prawo-lewo i to jest ta bardzo, bardzo ważna funkcja podczas biegu. Reasumując, nasze mięśnie podczas biegu będą musiały kontrolować tułów tak, żeby nie zgiął się zbyt mocno, będą to kontrolować ekscentrycznie mięśnie i izometrycznie, czyli w takim zaryglowaniu, utrzymaniu bez rozciągania skurczu, będą to kontrolować mięśnie z tyłu pleców. Będą kontrolować, żeby nasz tułów się zbyt mocno nie wyprostował do tyłu, to w tym będzie pomagał nasz mięsień prosty brzucha, czyli zauważcie, nie w tej funkcji, której najczęściej jest trenowany, czyli zgięcia, ale on będzie hamował nadmierny wyprost. Kolejno mamy rotację i antyrotację, głównie tą antyrotację, bo nasza klatka piersiowa podczas biegu rotuje się prawo-lewo, tak? Czyli jak idziemy, wykonujemy krok prawą nogą w przód, to lewy bark rotuje się, lewy bark idzie, wychodzi do przodu, więc rotujemy się w prawą stronę. I z jednej strony te mięśnie będą musiały wykonać tą pracę, nie jest to zbyt duża praca, ale z drugiej strony będą musieli wyhamować, żeby ta rotacja nie była zbyt duża i żeby nas nie wybiło z rytmu. I to jest ta główna praca tych mięśni. I z trzeciej strony mamy antyzgięcie boczne, czyli tak, żebyśmy utrzymali względnie pionową postawę. Oczywiście ciało podczas biegu buja się lekko prawo-lewo, ale nie powinno to być wykonane w nadmierny sposób, tak jak często możemy zaobserwować na zawodach. Więcej o pracy tułowia w trakcie biegu, już bardziej o liczbach, wartościach będziecie mogli dowiedzieć się z innego materiału o analizie techniki biegu i pracy tułowia podczas tego biegu. A jeśli masz problemy z rozpisaniem treningu siłowego pod bieganie, no to ja takie plany rozpisuję. Zobacz przypięty komentarz na dole. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, które ja rekomenduję, a których prawdopodobnie nie znasz, przyjrzyjmy się ćwiczeniom, które odradzam i które uważam, że powinieneś wyrzucić ze swojego planu treningowego i dlaczego. Zacznijmy od popularnych brzuszków. Czyli kładziemy się na plecach i przyciągamy naszą klatkę piersiową do kolan. Tak jak już mówiłem, praca tych mięśni podczas biegu jest inna. One kontrolują nadmierny wyprost, czyli działają izometrycznie lub czasami lekko ekscentrycznie. Dlatego te brzuszki, no widzieliście kiedyś biegacza, który wykonywałby jakiś podobny ruch w trakcie biegu? No nie ma czegoś takiego. My podczas biegu stoimy i musimy nauczyć się kontrolować naszą klatkę piersiową, tułów i nogi względem siebie. W pozycji leżącej czegoś takiego nie ma, więc ćwiczenia powinny być bardziej kierowane na pozycję stojącą. Oczywiście są takie w różnych innych pozycjach, które będą przygotowaniem do ćwiczeń zasadniczych. Dlatego brzuszki odradzamy. Kolejnym ćwiczeniem będą bardzo popularne nożyce, czyli kładziemy się na plecach i wykonujemy różne ruchy nogami, czy to w płaszczyźnie poprzecznej, tak zwane nożyce, czy to rowerek w płaszczyźnie strzałkowej. No również
Mankamentem tego ćwiczenia jest to, że leżymy na plecach, czyli nie wykonujemy pełnej stabilności, która podczas biegu jest w czasie podporu na jednej nodze i umiejętność kontrolowania naszego ciała w tym podporze na jednej nodze. Kolejnym ćwiczeniem, które moim zdaniem nie ma odzwierciedlenia, jeśli chodzi o anatomię funkcjonalną biegu, to mamy w zwisie tak zwane czynienie knee to chest, czyli wisimy na drążku i przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Jak przyciągniemy same kolana, nie podnosząc za tym miednicy, to ten mięsień brzucha raczej nam jakoś super nie będą pracować, bardziej będzie pracował mięsień biodrowo-lędźwiowy, który jest odpowiedzialny za właśnie zgięcie stawem biodrowym, czyli tak jakby to podniesienie nogi do skipu A. No i teraz jest argument, że no, podczas biegu podnosimy nogi, ale tak jak już mówiłem, my tą nogę podnosimy odbijając się z drugiej nogi w trakcie. Czyli nie ma sytuacji, że my wisimy z rękami nad głową, tylko my zawsze mamy podczas wybicia kontakt z podłożem i my musimy się nauczyć tej stabilności względem tego wybicia, a nie machania nogami w powietrzu. Jeśli moje biegowe porady pomagają Ci w treningu, możesz wesprzeć ten kanał stawiając mi wirtualną kawę. Link w opisie. No i ostatnim ćwiczeniem to są rosyjskie przerzuty, czyli siadamy w pozycji jak do brzuszków, nogi są uniesione nad ziemię i piłkę lekarską przerzucamy z prawej strony na lewo. No i wydawałoby się to tak fajnie, no ćwiczymy te mięśnie skośne brzucha, z tym, że znów jesteśmy w pozycji zgięciowej, w leżeniu czy tam w siedzeniu tak naprawdę i nie ma tej pracy jak podczas biegu, gdzie te mięśnie skośne muszą współgrać z ruchem naszych nóg, czyli o tyle, ile się zrotuje nasza miednica, o tyle musi potrafić skontrować nasz tułów, czyli te mięśnie muszą nauczyć się pracować w pozycji stojącej. Poza tym my podczas biegu raczej mówimy o antyrotacji niż o rotacji jak podczas wykonywania tego ćwiczenia, jakim są rosyjskie przerzuty. Czyli my bardziej będziemy się uczyć stabilizować nasz tułów, żeby nas zbyt mocno nie odkręcało, a nie wykonywać nadmierne rotacje jak przy tym ćwiczeniu. I teraz na pewno pojawi się pytanie, a co z plankiem? No i to jest, mam do niego mieszane uczucia, bo niby nie jest to tragiczne ćwiczenie, jak w porównaniu uważam, że do poprzednich, ale też nie jest najlepszym wyborem. Dla mnie zwyczajnie szkoda czasami na niego czasu, bo można wybrać coś lepszego. Więc reasumując, nie jest to złe ćwiczenie, tylko znowu ta pozycja mi troszeczkę się nie podoba. Można zrobić ćwiczenie podobne, ale w pozycji stojącej, które będzie bardziej odzwierciedlało ten nasz bieg. No i wreszcie zasadnicze ćwiczenia, które chciałem Wam dzisiaj pokazać. Zaczniemy od ćwiczeń takich przygotowujących do ćwiczeń docelowych, tak żeby nauczyć się w ogóle tej pracy mięśni, o której mówiłem wcześniej. Będą to pozycje podporowe, więc nie tak idealne jak te, o których mówiłem wcześniej, czyli bardziej w pozycjach stojących, wyprostowanych. Pierwszym ćwiczeniem, jakie sobie przedstawimy, to jest Banded Renegade Row, czyli ustawiamy się w pozycji tak zwanego niedźwiedzia, kolana są zgięte, biodra są zgięte, kolana staramy się utrzymać mniej więcej pod biodrami, dłonie są wąsko, ustawiamy je pod klatką piersiową czy pod barkami, żeby nie były wysunięte zbyt daleko w przód. No i teraz nasz tułów mniej więcej powinien być równolegle do podłogi. Nie musi być idealnie równolegle do podłogi, ale ważne, żeby tego tyłka zbyt wysoko nie podnosić. I teraz albo odrywamy raz prawą, raz lewą rękę, to będzie najprostsza wersja tego ćwiczenia. I najważniejsze jest to, żeby utrzymać miednicę w miejscu, czyli żeby ona w trakcie wykonywania tego ćwiczenia nie rotowała nam się prawo, lewo. Staramy się ją utrzymać bez ruchu. I trudniejszą wersją, tak jak mówiłem, Banded Renegade Row, czyli przy użyciu gumy, będziemy trzymać gumę przypiętą do jakiegoś słupka czy czegokolwiek innego i napinać ją w trakcie. Jest to ćwiczenie antyrota. Kolejnym ćwiczeniem będzie plank bokiem z wiosłowaniem gumą, czyli Banded Side Plank. Banded Row Side Plank. I teraz przez chwilę mówiłem, że plank nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ten plank, taki zwykły, klasyczny, uważam, że tak.
Ale zauważcie, mamy tutaj plank bokiem, czyli stabilność antyzgięcia bocznego. Do tego dorzucamy sobie wiosłowanie z gumą ręką i mamy komponentę antyrotacyjną, czyli ta guma ciągnie nasz bark w przód, a my przeciwdziałamy tego temu, żeby się nie zrotować. Więc już to troszeczkę jest bardziej nacechowane pod ten akt biegowy. No i wybrałem dla Was teraz takie cztery główne ćwiczenia dla osób już bardziej zaawansowanych. Zaczniemy od ćwiczeń bardzo antyrotacyjnych. Pierwszym z nich będzie bardzo znane ćwiczenie, czyli Palov Press. Ustawiamy, przypinamy gumę do słupka i teraz przyjmujemy pozycję, jaką nam wygodnie. Możemy zacząć od pozycji w wykroku, możemy zacząć od pozycji w klęku i możemy również przechodzić później w miarę zaawansowania do pozycji stojących. Będziemy oddalać od siebie gumę i przybliżać. Ta guma powinna być cały czas napięta. No i tu mamy ten komponent antyrotacji, czyli guma ciągnie nas w kierunku zrotowania naszego tułowia, a my przeciwdziałamy temu. No i oczywiście to stanie na jednej nodze będzie już najbardziej takie specyficzne do biegu, bo tu oprócz pracy samych mięśni brzucha, tak tego core całkiem, czyli głównie tych mięśni skośnych wewnętrznych również włączy się stabilność pośladka, taka antyrotacyjna. Przechodząc dalej już mamy kolejne ćwiczenie antyrotacyjne, ale troszeczkę bardziej dynamiczne, czyli banded chops. Taki ruch z kategorii takich rąbań drewna, czyli takich ruchów golfowych, z tym, że rotujemy bardzo mocno biodrem. Zauważcie, że podczas wykonywania tego ćwiczenia, w momencie, kiedy ja napinam tą gumę i ta guma na końcu ląduje przy mojej twarzy przy uchu, ja tak naprawdę nie rotuję mojego tułowia, tylko ja rotuję biodro. Stosunek miednicy do klatki piersiowej się zbyt wiele tutaj nie zmienia. Czyli tu nie ma rotacji w kręgosłupie, tylko jest rotacja w stawie biodrowym. I to jest aspekt, który chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo bardzo łatwo jest źle wykonać to ćwiczenie poprzez rotację w samym kręgosłupie. Ja tu chcę się skręcić na biodrze, zwróćcie uwagę na pracę nóg w trakcie tego ćwiczenia. I tak naprawdę ćwiczenie rozpoczyna się dokładnie w tym momencie. To najzasadnicza część, o którą nam chodzi. Czyli wracanie bardzo powoli do pozycji początkowej. I tu mamy ten aspekt antyrotacyjny. My odkręcając powoli biodro, nie zmieniamy ułożenia klatki piersiowej względem tego biodra, czyli nie rotujemy się po raz kolejny i przeciwdziałamy tej rotacji, którą wymusza guma. Czyli my stabilizujemy w ten sposób nasz tułów. Ostatnie dwa bardzo fajne ćwiczenia z kategorii przenoszeń, czyli loaded carry, gdzie będziemy tak naprawdę bardzo specyficznie stabilizować nasz tułów, tak jak podczas biegu, czyli żeby on się zbyt mocno nie zgiął, żeby zbyt mocno się nie wyprostował, żeby zbyt mocno się nie zgiął w prawo i w lewo. I mamy tutaj cały asortyment ćwiczeń, na przykład farmer walk. Chwytam, możemy to wykonać oburącz, ale ja staram się wykonywać raczej jednorącz te ćwiczenia albo jakoś asymetrycznie i wykonujemy taki marsz jak w skipie A, możemy zwykły chód, stabilizując, żeby nasze barki względnie były równo tego kettla. Odciągamy lekko od tułowia, rotując lekko zewnętrznie staw ramienny i staramy się utrzymać po prostu tą wyprostowaną pozycję, a ten kettel naturalnie oczywiście będzie nas ściągał w prawą stronę i my będziemy przeciwdziałać temu zgięciu bocznemu, czyli podobnie jak jest podczas lądowania na jednej nodze w trakcie biegu. Pamiętajcie, żeby brzuch pracował, niekoniecznie bardzo musi on palić. Ćwiczenia te błędne, które Wam pokazałem, one są lubiane, dlatego że brzuch bardzo mocno przy nich pali, bardzo mocno jest ćwiczony, bo jest to taka praca bardzo mocno koncentryczna, ale nie o to chodzi w bieganiu. Jeśli chodzi o zgubienie tkanki tłuszczowej, to te ćwiczenia też Wam nie zgubią tkanki tłuszczowej na brzuchu, bo to tak nie działa. Tkankę tłuszczową trzeba gubić z całego organizmu, a nie z danej partii, którą ćwiczymy. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ćwiczeń dla biegacza? Zobacz poprzedni film. To tyle na dzisiaj. Zostaw suba, zostaw komentarz. Cześć!